W zbiorach naszego centrum znalazł się m.in. bardzo ciekawy model kamery filmowej na taśmę filmową. Kamera ta została wybudowana w latach 20. zeszłego wieku. Jest to kamera lotnicza, która służyła do filmowania podczas wojny samolotów strąconych przez wroga. Mechanizm tej kamery jest bardzo precyzyjny i jest bardzo ciekawie skonstruowana. Otóż, żeby można było za pomocą wizjera, który znajduje się tutaj z tyłu, widzieć obraz, który będzie się w przyszłości filmowało, należało najpierw odsunąć taśmę filmową sprzed obiektywu, tą metodą tutaj, i wtedy dopiero tym okienkiem można było ustawić ostrość i wykadrować, a potem wracało się z powrotem taśmę przed kadr i kamera mogła zrobić zdjęcia. Taki sposób realizacji był bardzo utrudniony, a jednak za pomocą tej kamery po wojnie kinematografia francuska zrobiła sporo filmów właśnie dzięki temu, że ona jest tak precyzyjna i tak doskonała.